Historia Szwajcarii. Górzysta i bogata Szwajcaria jest konfederacją państw wchodzących w jej skład jako kantony o bardzo dużej autonomii. Związek niektórych z nich trwa nieprzerwanie 700 lat, co stawia Szwajcarię na drugim miejscu wśród najstarszych republik Europy, po San Marino. Poznajmy jej historię. W XVI wieku Szwajcaria stała się jednym z głównych ośrodków reformacji w Europie. Objęła ona jednak głównie bogatsze i bardziej rozwinięte kantony miejskie, gdzie swoją działalność prowadzili Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. Po wojnie religijnej kantonów protestanckich z katolickimi wiejskimi, w wyniku tzw. drugiego pokoju kapelskiego nastąpiło ustalenie podziału wyznaniowego kantonów. Na mocy postanowień pokoju westfalskiego, kończącego wojnę religijną 30-letnią, cesarz rzymsko-niemiecki uznał oficjalnie niepodległość Szwajcarii i jej formalne wyodrębnienie się z Rzeszy Niemieckiej. Od tego czasu Szwajcarię zaczęto nazywać Związkiem Szwajcarskim. W drugiej połowie XVII wieku Szwajcaria przygarnęła hugenockich uciekinierów z Francji, wskutek czego odnotowała wzrost gospodarczy, bowiem hugenoci trudnili się przeważnie rzemieślnictwem. Długi okres pokoju był korzystny dla rozwoju miast. Powstały liczne przędzalnie oraz tkalnie jedwabiu i bawełny, wytwórnie zegarków. W XVIII wieku wystąpiły oznaki kryzysu związanego z brakiem władzy centralnej i jedności politycznej. Faktyczne rządy bogatego patrycjatu miejskiego i szlachty budziły sprzeciw reszty społeczeństwa. Pod wpływem nastrojów sąsiedniej Francji dochodziło w Szwajcarii do powstania zrzeszeń o poglądach rewolucyjnych. W 1798 roku działacze liberalno-lewicowi w porozumieniu z rządem francuskim doprowadzili do wybuchu powstania Vaud. W tymże roku armie francuskie podbiły Szwajcarię, narzucając nową ujednoliconą konstytucję, osłabiającą kantony, a wzmacniającą rząd centralny. Jednakże system ten narzucony z Francji zniszczył wielowiekowe tradycje kulturowe i był bardzo niepopularny wśród Szwajcarów. Tak zwana Stara Konfederacja Szwajcarska została zastąpiona nowym państwem o nazwie Republika Helwecka. Szwajcarię ogarnął kryzys wewnętrzny. Napoleon Bonaparte narzucił jej nową konstytucję, zwaną aktem mediacyjnym, która uzależniała Szwajcarów od Francji i wymusiła na nich udział w wojnach napoleońskich po stronie Napoleona. Kiedy wybuchła wojna, Szwajcaria stała się areną walk pomiędzy Francją a Austrią i Rosją. Pojawiły się również dwie frakcje wśród Szwajcarów, republikanów, będących zwolennikami nowego porządku oraz federalistów, chcących powrotu do systemu federacyjnego, opartego na szerokiej autonomii kantonów. Rabunki dokonywane przez Francuzów, wewnętrzne walki polityczne oraz narzucona przez Napoleona nowa konstytucja, jak również zmuszanie Szwajcarów do udziału w wojnach napoleońskich obudziły nastroje antyfrancuskie. 18 listopada 1813 roku rząd Szwajcarii ogłosił neutralność. Kongres Wiedeński potwierdził neutralność Szwajcarii, do której przyłączono ostatnie trzy kantony – Wallis, Neuchâtel i Genewa. Szwajcaria przystąpiła do Świętego Przymierza, co spowodowało umocnienie się strony konserwatywnej. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.